Już jutro w Olsztynie Piotr Wilczewski stoczy główną walkę wieczoru z Hiszpanem Miguelem Angelem Penią. Co wiesz o tym przeciwniku? Gdzieś jakieś informacje starałeś się czerpać? Nie wiem, YouTube, inne źródła? Tak, no przede wszystkim YouTube. Byłem tam, na tej stronie, oglądałem jego walkę. Wiem, że zawodnikiem leworęcznym, dosyć niewygodnym, w obronie bardzo ruchliwym. Pomimo wszystko, że jest właśnie niski, gdzie tak się wydaje, że taki zawodnik powinien brać do w pół dystans, on nieraz niekiedy boksuje w defensywie i lotny jest na nogach. Czyli też może jak będzie w defensywie, trzeba będzie za nim taką jakby pogoń robić. Atakując też jest niewygodny, bo wychyla się, cofa się, czyli balansuje tułowiem. No stary, doświadczony zawodnik. Zaczynał boksować, to ja zawodowo, debiut miał zawodowy, to ja dopiero zaczynałem boksować amatorsko, także doświadczenie tutaj ma straszne, w ringu się okaże, czy doświadczenie będzie górą, czy młodość, czy jak powiem, no nie jestem dużo młodszy, ale młodszy od niego będzie decydowało. Jak sam wspomniałeś, to jest zawodnik leworęczny, ty lubisz boksować z mańkutami, czy raczej wolisz tych, którzy walczą z normalnej pozycji? Powiem szczerze, że okres był taki, gdzie lubiłem boksować z mańkutami z tego względu, że walczyłem często. Bardzo często miałem, bardzo dużo miałem mańkutów. Jeżeli chodzi o boks amatorski, to w lidze miałem, można powiedzieć, 3-4 mańkutów, tak zwanych zawodników leworęcznych. I byłem już przyzwyczajony, boksowało mi się super. Na dzień dzisiejszy miałem może w karierze zawodowej dwóch, to jest trzeci. No czas pokaże, czy będzie mi pasował, czy nie, bo nie do końca można trenować na zawodnika leworęcznego, ale tak i tak pomimo wszystko może nie pasować nawet z samą pozycją, ustawieniem, czyli nawet wychyleniem się do przodu czy do tyłu, to już może dużo decydować, a co dopiero, że jeszcze zawodniki leworęczni. Sparowałem z Norbertem, gdzie jest Norbert Nobrowski leworęczny, sparowałem z Darkiem Senkiem, to już z Darek, można powiedzieć, z dnia na dzień robi postępy i tam taki porządny dawał mi, że tak powiem, że jak w kość gonił mnie też, także zobaczymy. No mam nadzieję, że tutaj wszystko wyjdzie tak jak powinno być. Bez względu na to, jak jutro bardzo Hiszpan się okaże niewygodny dla ciebie, to chyba nie przewidujesz innego rozwiązania niż twoje zwycięstwo, w końcu walka wieczoru. Nie wypada chyba inaczej. Nie, no wychodząc do ringu jeszcze nigdy w życiu nie myślałem o tym, żeby przegrać, a już tym bardziej zremisować. Wychodzę tylko po to, żeby wygrać, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Naprawdę walkę wieczoru główną toczysz ty, ale zgodzisz się z tym, że najtrudniejsze zadanie chyba jutro przed Łukaszem Maćcem? No, powiem szczerze, że tak. Widziałem, że ten zawodnik wygrał bodajże z Sławkiem Ziemlewiczem. Chociaż wtedy Sławek mógłby spokojnie z nim wygrać, ale wtedy prawdopodobnie był nieprzygotowany, czyli tak praktycznie z marszu podjął tą walkę. No własne ryzyko, zaryzykował. No niestety przegrał tą walkę, ale mi się wydaje, że tutaj Łukasz jest w formie, jest zawodnikiem takim narzucającym swój styl boksowania, bardzo niewygodnym, męczącym, także tutaj troszeczkę mi się wydaje, że ten jego przeciwnik troszeczkę zawiedzie na nim. Dzięki serdecznie, życzymy powodzenia jutro. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich z Boksera.org.